Poszły konie po betonie. Co, Krzysiu, fajny dzień dzisiaj spędziliśmy. O, jednak nie poszły, poczekaj. O matko. O matko. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, Krzysztof Ścigaczewski. Witamy na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj zapowiada się piękny dzień nad wodą. Jestem tu na zaproszenie Krzyśka na jego łowisku. Jestem tutaj pierwszy raz, więc Krzysiu, może kilka słów coś o tym łowisku powiesz. Jesteśmy na wodzie No Kill. Można połowić tu dużo ładnych, ciekawych gatunków ryb. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się dobrać do pięknych leszczy, które tutaj są. Plan na dzisiaj jest w sumie bardzo prosty, bo chcieliśmy porównać dwie metody wędkarskie. Krzysio będzie łowił na metod feeder, ja będę łowił na feeder klasyczny. Żeby tak bardzo się od siebie nie różnić, no bo już chcemy porównać te dwie metody, to ustaliliśmy, że będziemy łowić na dwóch takich samych dystansach, tylko że u mnie będzie feeder klasyczny, u Krzysztofa metoda. Zapraszamy serdecznie na film. Krzysiu, gotowy jesteś? Gotowy. No to czas start. Zaczynamy. Zabawy. A few moments later. No zaczynam, no. Chciałem Krzysia zwolnić, bo czeka. Dobra, Krzysiu, ja też już jestem gotowy. Chyba. Trochę ekwilibrystyki. Jest jakaś pierwsza ryba, w drugim już zarzucie. Nie jest to duża ryba, więc tego się spodziewaliśmy. O, jakiś leszczyk nieduży. Nie będę go brał na klatę, bo o właśnie, nastąpiłoby coś takiego. Taki pierwszy skoczek. Ryby dosyć szybko się wkręciły, więc to był drugi zarzut. Zdążyłem zatopić tylko plecionkę i nastąpiło branie. Na razie te ryby są nieduże, więc cały czas będę tam im starał się regularnie przerzucać zestaw, żeby cały czas coś tam dodawać w to łowisko, żeby te mniejsze ryby nie wyjadły wszystkiego i coś zostało dla tych większych leszczy, no bo nastawiamy się na duże leszcze. Te ryby to tak, no na starcie są fajne, no bo coś się dzieje, ale docelowo chcemy łowić duże ryby. Te małe ryby też są fajnym wskaźnikiem, no bo przeważnie jest tak, że jak przestają brać te małe ryby, no to wtedy trzeba się spodziewać dużej ryby, więc one też troszkę regulują nam to łowisko. Trochę trudniej jest wtedy przemęcić łowisko, dlatego ja się na razie na nie nie obrażam. Będę obserwował, co się dzieje i mam nadzieję, że te duże ryby przypłyną. Zacząłem od dalszej linii. Tą linię też jako pierwszą zanęciłem. Podałem tam trzy koszyczki Hexmesh Bullet, największy rozmiar, 20-gramowy koszyczek. Trzy koszyczki ciemniejszej mieszanki, to jest F1 Green i Thatcher's Green. W proporcji 2 do 1, trzy koszyczki, niewiele przynęt, tak żeby tylko zaznaczyć to miejsce. Zacząłem tam łowić, już w drugim zarzucie miałem leszczyka, teraz łowiłem drugiego leszczyka, więc cały czas to łowisko będę budował. Zupełnie inaczej zanęciłem tą krótszą linię 20 metrów. Wykorzystałem koszyczek taki do nęcania, powiedzmy, ale ja lubię nim nęcić, bo mogę nim
nęcić tą wędką, którą łowię, więc podałem 8 takich koszyczków jasnej mieszanki z dodatkiem ciętej kukurydzy, dodałem tam kilka ziaren też kukurydzy niezmielonej, do tego pelet 2-milimetrowy namoczony oraz posiekane czerwone robaki. I tam już położyłem taki dywan, troszkę nie starałem się zrobić tego celnie, chciałem zrobić takie po prostu pole, na którym jest troszkę przynęt. Zdawałem sobie sprawę, że na początku będę łowił dalej, więc to łowisko musi troszkę tam odpocząć, te ryby muszą się ustawić, dlatego troszkę więcej przynęt, większy placyk, żeby te rybki mogły sobie tam jak przy stole zażerować, a ja mam nadzieję, że jak już wejdę na ten dystans, to one już tam na stałe zostaną i będą dobre do złowienia. Złowiłem kilka tych niedużych leszczy i tak myślałem, że tam te leszcze nieduże są w łowisku i powiem szczerze, miałem taki zamiar, że to będzie ostatni zarzut na tej dalszej linii i będę chciał sprawdzić tą bliższą, bardziej obficie zanęconą linię, bo to minęło już kilkadziesiąt minut. Być może bliżej na tej żółtej plamie się ustawiły większe ryby, ale wziął leszcz, mam nadzieję taki, na którego tutaj polujemy. Ryba zdecydowanie większa od poprzednich. No nie jest to może dwukilowy leszcz, czy 2,5, tak jak Krzysio mówi, że to takie są. No ale to już będzie ryba, myślę, tak jak widziałem przy powierzchni, może około kilograma. Haczyk mam dosyć pewny, to jest 14 N20 na żyłce 13, więc mocny zestaw, myślę, że dopasowany do tych ryb. Jeżeli będą bardzo dobrze brały, to mam zamiar nawet użyć 12 albo nawet i 10. Zobaczę, jaką przynętę będę używał. No jest piękna ryba. Jest lepszy jak kilo. Zdecydowanie lepszy jak kilogram. Trochę źle go oceniłem. Z daleka wyglądał na mniejszego. No to jest ryba dobrze, ponad kilo. Chudziutki, potarle już. Wielka głowa, ale przepiękna ryba, przepiękne kolory. Zobaczcie, jak delikatnie był zapięty. Całe szczęście, że mi nie spadł. Za sam koniuszek po prostu wisiał na włosku. Więc go odhaczę. Piękny złoty leszcz w pierwszej godzinie, bardzo się cieszę. To już jest ten rozmiar, po który tu przyjechaliśmy, ale mam nadzieję na jeszcze większe ryby. Piękna rybka. Dziękuję Ci, że do mnie przypłynęłaś. Już się uwalniam. Dostojny taki chciał być, ale na końcu nie wytrzymał. Na dzisiejsze łowienie przygotowałem dwie mieszanki zanętowe. Mieszankę ciemniejszą, taką w kolorze zielonym, to jest F1 Green Stature's Green. Druga mieszanka jest żółta, to jest Dutch Master Yellow oraz Super Crushed Expander. Fajna mieszanka, która w wodzie pozostawia jasną smugę, a na dnie tworzy jasny dywan. Oprócz tego jeszcze namoczyłem ze 300 może gramów czy 300 ml drobnego peletu, który też będę dodawał do koszyka. Z przynęt mam ze sobą dendrobeny. Krzysio podpowiedział, że tutaj bardzo one dobrze działają. Zresztą mamy łowić duże leszcze, więc dendrobena to jest dobry pomysł według mnie, więc mam dendrobeny. Mam troszkę kasterów, które mi zostało z zawodów. Mam kukurydzę w dwóch wersjach, to jest całe ziarna i zblendowane. Mam też oczywiście ochotkę oraz w razie czego mam jokersa, chociaż wolałbym tych przynęt nie używać. Na razie one sobie stoją z boku i jakby naprawdę było bardzo źle, no to wtedy będę się posiłkował tymi drobnymi przynętami, ale na razie unikam drobnych przynęt, bo tu jest dużo drobnych ryb, a ja nie chcę ich łowić. No być może gdyby to były zawody, no to trzeba by było łowić wszystko, natomiast mnie nie zależy na ilości. Chciałbym do kamery pokazać ładne ryby, dlatego się zdecydowałem na wstępie użyć dużych i takich selektywnych przynęt. Zacząłem łowienie od dwóch białych robaków, tam kilka tych małych leszczyków wpadło. Zmieniłem teraz na kawałek dendrobeny i dosyć szybko nastąpiło branie, więc
chyba będę się trzymał teraz tej dendrobeny i do tej pory na tej dalszej linii nie dodawałem dendroben do koszyczka, więc też zacznę te dendrobeny po prostu docinać. Ryba nie jest duża, ale jest piękna. Piękny kształt ma. Ładne łuseczki, już taki nawet kolor trochę ciemniejszy niż takie tradycyjne teleszczyki w tym rozmiarze. Kawałek dendrobeny. I rybko od razu oczywiście do wody. Krzysiu, na ile ryb możemy liczyć? Jak oceniasz? Różnie tu trafiało się. Generalnie zawsze tak gdzieś koło 30 ryb można było złowić. O! A z tego takich dużych to ile może być? 5, 6. Czyli 5-6 dużych leszczy to będzie dobry wynik. Tak. A duży leszcz to co to tutaj na tej wodzie znaczy? 1,5, 2 kilo, 2,5. No to piękne ryby. O! Zmniejszyłem haczyk. Założyłem 16. Było kilka brań, ale nie mogłem żadną rybą się wciąć, więc podjąłem decyzję o zmniejszeniu haczyka i to był strzał w dziesiątkę. Z 14 zszedłem na 16 i od razu po wrzuceniu jest pierwszy leszcz. Mam nadzieję, że to był klucz do dzisiejszego łowienia. Metoda żółta kulka. Mam nadzieję, że wejdą większe. Do dzisiejszego wędkowania wybrałem 2 komplety wędek serii Monster X 10-11 stopową. Do tego mam podpięte kołowrotki Extremity 520. Wędziskiem 10-stopowym łowię na 20 metrze, natomiast 11 mam ustawiony 30 metr. I tak też dzisiaj zanęciłem łowisko. Wstępnie podałem 3 koszyki z nowej serii bite-upów na system ICS. W każdym koszyku podałem odrobinę kukurydzy, peletu i zanęty. I dzisiaj do dzisiejszego łowienia wybrałem zanęty typu Match Method Mix Dark. Z tego względu, że wiem, że ciemne zanęty tu dobrze się sprawdzają. Przeważnie jak łowimy tu na klasyczny feder, używamy ciemnych zanęt, glin, więc wydaje mi się, że to jest idealny wybór pod łowienie tu ryb. Do łowienia wziąłem również pelet 2 mm i jego też wstępnie namoczyłem. Używając tych dwóch produktów będę starał się łowić na metodę dzisiaj ryby. Mam w zapleczu gdzieś kukurydzę, którą też podałem w łowisko. Od czasu do czasu będę chciał donęcić łowisko nią, ale również jak coś, jeżeli te ryby nie będą reagowały na kulki, założyć ją na włos i zobaczyć, czy te duże leszcze akurat dzisiaj skuszą się na tą kukurydzę, bo zauważyłem, że czasami sporadycznie ona tutaj działa. Do łowienia dzisiaj używam przynęt serii Wafters od Sonobites. Są to mikrony oraz 6 mm przynęty. Jaki będzie efekt dzisiejszego łowienia? Ciężko mi jest powiedzieć, zwłaszcza, że widzę, że Adam wyciągnął kolejną rybę. U mnie na razie było tylko jedno branie. Gdzieś przy brzegu ten leszczyk spadł. No więc zobaczymy, czy dzisiaj metoda się sprawdzi. Dzień przyniesie to, co przyniesie. Więc łowimy i mam nadzieję, że będą jakieś ryby. Nie mam tylu brań, co Adam, ale też od czasu do czasu coś się pojawia teraz. Pierwszy, jak ładniejszy, z krótszego dystansu, z 20 metrów, złowiony. Bardzo szybko po zarzuceniu pojawił się, więc mam nadzieję, że się wkręcą. U Adama jest o wiele więcej tych ryb, ale też tak przypuszczałem, że na klasyka i jak się poda gnojaczka, trochę więcej robali, więc te ryby chętniej tam w to wchodzą. Ale metoda też się sprawdza. Zobaczymy, jak będzie w ciągu dnia, ile tych ryb się pojawi u mnie. Dwa brania przestrzelone. I trzecie dało kolejną rybę. Ta ryba jest w łowisku, natomiast nie do końca chce współdziałać z metodą, ale powoli coś udaje się złowić. Ale na pewno zmiana haka na mniejsze spowodowała, że te brania są.
większą przynętą się bawiły, ale nie chciały pobierać jej dobrze. No fakt, nie są to aż takie duże leszcze, jak w przypadku Adama. Ale no mam nadzieję, że ta woda się rozkręci i będą większe ryby. Wróciłem na 30 metr, tam gdzie zacząłem wcześniej łowić, ale zmieniłem przynętę. Z małej założyłem większą, 6 mm. I po niespełna 3 minutach jest branie. Widzę, że żeby dobrać je do tych większych, no trzeba już pójść w gabaryty przynętowe. No ale powiem wam, że jest galanty skubaniec. Naprawdę jest bardzo ładna ryba. Po to przyjechaliśmy tu, po takie duże, ładne leszcze. I wypuszczamy rodzynka. Przypolować większe. Ale ładne. Po to tu właśnie dzisiaj przyjechaliśmy. I odpływa. Ja poszedłem na ten krótszy dystans. Złowiłem 2 leszcze, teraz to jest trzeci. Brania są natychmiastowe. Widać to miejsce takie bogato zanęcone, no tam tych ryb się ustawiło więcej i one szybciej biorą. Być może to, że na tej dalszej linii mi, powiedzmy, zgasło, wynika z tego, że tam było po prostu za mało przynęt. Bo te maluchy, widać, bardzo intensywnie żerują. No malutkie rybki. Ale biorą na duże przynęty, więc to mi pokazuje, że one po prostu tam zjadają dużo rzeczy. To może być większa ryba niż te poprzednie. Na pewno będzie większa. Nie wiem, czy aż tak duża jak ta wcześniejsza, ale na pewno lepsza rybka. Linek. Dlatego tak bardziej zaciekle walczył. To już jest wymiarowa rybka, no może nie jakiś duży lin, ale ładny, zieloniutki. Wypuszczamy go. Samczyk, wielkie, wielkie płetwy tutaj, te brzuszne. Więc panie linie, odpływaj. Ale daj mi szansę. Co za gość. Mam jakieś wskazania, więc tak jakby te ryby były w tym łowisku. Zobaczymy, trzeba będzie. Być może jak nie będę teraz miał, będę miał cały czas obcierki, a nie będę miał brań, no to będę zmieniał przynętę, żeby tak dopasować tą przynętę, no żeby ryba chętnie ją pobrała. Ale też jak będzie za dużo tych obcierek, nie będzie brań, no to będę musiał też wstrzymać się trochę z nęceniem, żeby po prostu no, nie przenęcać tego łowiska. No, w tej bliższej linii też udało mi się zaciąć większą rybę. Zrobił się spokój w łowisku, bo miałem szybko 3 małe ryby, złowiłem lina i po tym linie już się zrobił taki spokój. Już się zastanawiałem, czy te ryby mi coś wyżarły, bo nie było żadnych wskazań, żadnych obcierek. Ale po 3 minutach w sumie delikatne branie. I po zacięciu okazało się, że to jest duży leszcz. Trzymam nisko szczytówkę, no bo te leszcze, widzę, mają tu tendencję, żeby szybko wypływać do powierzchni. One przy tej powierzchni się chlapią, a tam mają większe szanse, że mogą się wypiąć, więc staram się je holować nisko uniesioną wędką, żeby no nie, jak najmniej
dać im szans na to, żeby się chlapały przy powierzchni. Dopiero tu w ostatnim momencie, jak go docholuję do podbieraka, to go będę się starał w miarę szybko i sprawnie podebrać. Ryba podobna do poprzedniej. O, bracie, na jesieni to ty byś dopiero był bysior. Chudziutka, zobaczcie. Zawsze na stanowisku wędkarza powinien być wypychacz, bo ryby głęboko nieraz potrafią łyknąć. Ta w miarę głęboko połknęła przynętę. Zaraz wam pokażę, jak bardzo krótki przypon mam. Ale szczupaczek chudziutki. Będziecie wypuszczali ryby z podbieraka, jak najwygodniej to zrobić. No, być może dużo osób to wie, ale może początkującym wędkarzom się to przyda. Ustawiam rybę głową w tą stronę, w którą będę wypuszczał ją. Podbierak kładę na powierzchni i sprawnym ruchem wypuszczam ryby i ona odpływa tam, gdzie ma odpłynąć. Wranie bardzo szybkie po tym dużym leszczu. Niestety to jest znowu jakiś mniejszy leszczyk. Ale też piękny, taki ciemny kolor. Zobaczcie, mały, ale ciemny. To jest dziewiąta moja mała ryba. Oprócz tego mam jednego lina i dwie duże ryby, czyli mam 12 ryb. Nie wiem, ile Krzysztof ma. 4, czyli na razie klasyk 12 do 4 z metodą. No to co Krzysio mówi, że spodziewał się tego, że na klasyka będzie więcej ryb. Ja się spodziewam, że na metodę będą większe ryby, ale to zobaczymy. Na razie na tą metodę mam więcej tych dużych ryb, bo mam... No tak, no na klasyka, no przecież każdy się może pomylić. Nobody is perfect. Ale ryby na razie łowię z krótszego dystansu. W ofercie Prestona pojawiły się gotowe zestawy federowe. Więc jeśli nie wiecie, jak przygotować taki zestaw lub nie macie czasu, żeby przygotowywać zestawy, możecie postawić na gotowce. One występują w dwóch wersjach. To jest zestaw helikopterowy oraz taki zwykły, klasyczny zestaw ze skrętką. Ja dzisiaj będę łowił na dwóch dystansach, tak się umówiliśmy z Krzysiem, więc ja wykorzystam te dwa zestawy. W wędce, którą będę łowił dalej, zastosuję zestaw helikopterowy. Jego nie wolno stosować na zawodach wędkarskich, no bo to nie jest zestaw przelotowy. Ale jeśli nie łowicie na zawodach wędkarskich, to Wam bardzo polecam zestaw helikopterowy, bo to jest po prostu zestaw nieplączący. Natomiast tutaj na bliższą odległość zastosuję zestaw ze skrętką. On jest nazwany free running. Opakowanie odłożyłem na bok, celowo go nie wyrzucam, bo zaraz pokażę, do czego może się przydać. Przy pierwszym użyciu trzeba wykorzystać oznaczenie, które zostało tutaj zrobione, a mianowicie każdy zestaw, a jest ich 3 na takiej szpulce, jest oznaczony. Zgodnie z oznaczeniem wybrałem zestaw numer 1 i teraz pokażę, jak go w najprostszy sposób przywiązać do plecionki. Jeśli, no ja zaprezentuję, ale na przykład zapomnicie, jak to robić, to na opakowaniu jest kod QR, dzięki któremu możecie, korzystając ze swojego smartfona, możecie zeskanować ten kod QR. On przeniesie Was na YouTube'a, gdzie Liker zaprezentuje, jak przymocować gotowy zestaw do plecionki. Plecionka, która jest na kołowrotku, jest już przełożona przez wszystkie przelotki, więc tutaj pierwsza rzecz, wykonuję pętlę, zwykłą pętlę, taką jak się kończy przypon. To jest pierwszy krok. Odcinam kawałek plecionki, zbędny kawałek plecionki i do tej pętelki, tak jak do krętlika, powiedzmy w zestawie spinningowym, dowiązuję tą strzałówkę, czyli przekładam żyłkę strzałówki przez tą pętlę z plecionki i zawiązuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Strzałówka jest już dowiązana do plecionki. Wystarczy teraz nawinąć tą plecionkę na kołowrotek i odwinąć z tej gotowej szpulki. Tak jeszcze Wam podpowiem, że akurat ta instrukcja, która jest na YouTubie, jak zeskanujecie ten kod QR, jest po angielsku. Jeśli chcielibyście łączenie linki głównej ze strzałówką zobaczyć po polsku,
to zapraszam na kanał Preston Innovations Polska i tam w serii ABC Method Feeder pokazałem, jak łączę linkę główną ze strzałówką. Dokładnie to jest ten sposób. Na tej szpulce jest 7 metrów żyłki, więc jeśli to jest dla Was wystarczające, to ok. Jeśli uznacie, że to jest za długi odcinek, oczywiście możecie dowolnie ten odcinek skrócić. Ja już jestem przy samym końcu, odwinął się zestaw. I na samym końcu tego zestawu jest krętlik z agrafką, stops oraz skrętka zakończona pętelką, do której będę przymocowywał przypon. Bardzo proste i już mam gotowy zestaw do łowienia. Rozłożyłem dwa wędziska, dwa takie same wędziska. To jest Supera X 11-stopowy kij, 3,35, kołowrotek Extremity 520, plecionka 10. Na tych dwóch wędkach wykorzystałem gotowe zestawy od Preston Innovations. Na dalszej linii mam zestaw helikopterowy, natomiast na krótszej linii mam zestaw przelotowy free running. Okej, okay, dobra, jest dużo. Cały czas łowię na większą przynętę, na szósteczkę, w takim odcieniu kukurydzy i drobnica nie ma ochoty tego pobierać, tylko i wyłącznie duże ryby. Na te brania muszę czekać bardzo długo, ale jak już coś siądzie, to konkretnie. Na dystansie już straciłem jedną dużą rybę, więc przeszedłem na krótszy dystans, tych 20 metrów, bo jeżeli się w łowisku zetnie leszcza, no to trzeba odpuścić trochę. Ta ryba odchodzi stamtąd. I na tym 20, prawie po 8 minutach, branie. I wypuszczamy rybę, niech sobie płynie. Ładny leszczyk, odpływa. Najwięcej brań, tak można powiedzieć, mam na mieszankę 50 na 50, czyli zanęta z paletem. Do tego szósteczka z Kopexa w kolorze takim ciemnym żółtym. I ta przynęta jak na razie przynosi najwięcej ryb. Zobacz, przywaliłem tam przed tym filmem, co robiłeś, to dendrobem tam nawaliłem. Mówię, zobaczymy, jaka będzie reakcja tłumu. Mam wrażenie, że to jest największa dzisiaj ryba, którą zaciąłem. Przynajmniej jest najbardziej waleczna. Te ruchy głową też pokazują, że to może być długa ryba, no bo te bardzo wyraźne szarpnięcia. Zmieniłem z powrotem dystans, przyszedłem na 30 metrów, to na tych 20 metrach to łowienie jakoś mi tak nie do końca się później podobało. I założyłem na haczyk kukurydzę. Krzysiek łowi na dużego waftersa żółtego, więc ja założyłem kukurydzę. No to też jest wiadomo, duża przynęta. Nęcę tą pojedynczymi ziarnami kukurydzy, ale też tą blendowaną kukurydzą to na pewno. Zresztą myślę, że miejscowi wędkarze też używają kukurydzy. Zobaczymy, co to będzie, ale mam wrażenie, że to jest bardzo duża ryba. Ewentualnie no, przy tych ruchach mógł się gdzieś uwinąć, dlatego gdzieś jakoś może bokiem idzie i dlatego taki jest opór. No, zobaczymy. Zmieniłem haczyk teraz na 10, więc już mam bardzo pewnie tam na samym końcu zestawu. Jest przy powierzchni, to na pewno nie jest ryba, która jest owinięta. Jest na pewno prawidłowo holowana. No jest już tu w pobliżu podbieraka. Całe szczęście one jakoś tutaj przy tym podbieraku nie szaleją. Ale staram się go mimo wszystko nisko holować, żeby on nie miał szansy na jakieś tam wygłupy przy powierzchni. No jest zdecydowanie większa ryba od poprzednich.
No jest dużo większa. Przepiękny lecz. Z kukurydzy został sam flaczek. Więc leszczyk jeszcze sobie zjadł tej kukurydzy. A ja go będę wypuszczał w nagrodę, że tak ładnie wziąłeś, to ja ci dam jeszcze, masz. Ryba nakarmiona, więc trzeba ją wypuścić. No koleżko, sprawiłeś mi wiele radości. Płyń sobie. Widok odpływającej ryby, to jest piękny widok. Michał, ty słyszałeś kiedyś o kliszy? Jeszcze raz. Wiesz, co to jest klisza? Klisza, kojarzysz? A stacja dyskietek? Dobra, duży. 20 metr i kolejna większa ryba. Na tym bliższym dystansie ta ryba się mocno wkręciła, ale tak jak wspomniałem wcześniej, metoda jest bardzo selektywna i jeżeli już cokolwiek siada, no to coś większego. Generalnie przyjechaliśmy po takie ryby tutaj dzisiaj i mam nadzieję, że ich będzie więcej. Aktualnie to mój trzeci taki duży lesz, w sumie jest to siódma ryba. Jeżeli byśmy mieli ilościowo liczyć, no to Adam prowadzi. Ale jeżeli chodzi o duże sztuki, no to jest bardzo podobnie. I niestety w łowisku zostawiłem jednego dużego. Pomysł na film był taki, żeby porównać dwie metody wędkarskie, czyli feeder klasyczny oraz metod feeder. No jak na razie wygląda to tak, że na feeder klasyczny jest więcej brań, na metodę jest mniej, natomiast na metodę są w większości duże ryby. Te brania, które Krzysiek miała, ich nie zaciął. Przypuszczam, że to po prostu były małe ryby, które gdzieś tam próbowały za dużą dla nich przynętę połknąć. Więc na razie w tych dużych rybach jest 3 do 3, ale ja oprócz tego mam dużo więcej tych mniejszych rybek. Ale też łowię, no na dużą przynętę. Myślę, że jakbym łowił na... Ochotki to w ogóle nie dotykam, ale jakbym łowił na pinki, białe robaki, to pewnie jeszcze tych mniejszych rybek miałbym więcej, ale chcemy łowić duże ryby, więc łowię na kukurydzę. Za chwilę mam zamiar założyć dwie dendrobeny, więc to są już takie przynęty, które raczej przez małe rybki nie będą zjedzone. Chcieliśmy też pokazać, że metod feeder, początkowo metoda wymyślona na łowiska komercyjne do łowienia karpi, sprawdza się także na wodach PZW i jeśli nigdy tego nie próbowaliście, no to zachęcamy oczywiście do spróbowania metod feeder na wodzie PZW i myślę, że efekty mogą Was zaskoczyć. Miałem jakieś wskazanie, obawiam się, że to jakaś nieduża rybka, no spróbują mi tą kukurydzę dziobać. Zachęcam Was do pozostawienia komentarza pod tym filmem i napisania, gdzie chcielibyście zobaczyć ekipę Preston Innovations i robiącą właśnie takie porównanie metod feedera i feedera klasycznego. Być może się tam wybierzemy. Oczywiście to nie jest żadne pytanie konkursowe. Jesteśmy ciekawi, czy macie takie łowiska i być może tam pojedziemy i to sprawdzimy. Wróciłem na 30 metr, bo ten 20 zaczął powoli siadać. I po 6 minutach branie jest. I kolejny ładny leszcz. I kolejna ryba. Duża, ładna ryba. Jak widać, duży leszcz. Mam kolejnego, teraz trochę mniejszy, kolejna ryba do punktacji jest. Adam mnie dzisiaj metodą klasykiem niszczy, bym tak powiedział, bo więcej ryb ma,
fakt. Tylko przeszedł na większe przynęty, więc też zaczął łowić selektywnie. Natomiast metoda to jest naprawdę dzisiaj mocno selektywny sposób łowienia. Jeżeli zakładam kulki, to tylko czekam nawet do 10 minut na branie i są to w większości duże leszcze. Natomiast jeżeli założę kukurydzę, no to jak w tym przypadku pojawiają się te mniejsze. Nie używam żadnych robaków, tylko i wyłącznie jak coś kukurydzę na haku i kulki. Może jakbym spróbował założyć dwa białe robaki, topione, martwe, no to może tych ryby było więcej trochę, ale w sumie tych mniejszych. No ale dzień się jeszcze nie skończył i zobaczymy, co będzie dalej. Jedno ziarno. I mieszanka 50 na 50. Zanęty z peletem. Zanęta Match Method Mix Dark. Pelet dwójka. I taki koszyk wędruje do wody. Natomiast od czasu do czasu mam jeszcze zalewkę Banofi. I czasami gdzieś ten koszyk poleje. Daje też to bardzo pozytywne efekty, ale nie za każdym razem. Duży. Nareszcie coś drgnęło. Musiałem troszkę zamieszać tutaj w łowisku i na 30 metrze podałem ze 4 takie większe open windowy wypchane ciętym gnojakiem i dałem tam temu łowisku odpocząć i pierwszy zarzut na kukurydzę co prawda, ale jest większy leż, więc może ta bardzo duża ilość jest dobra. No ja do tej pory tak dawałem mało albo średnio. Może teraz trzeba pójść tą drogą, że trzeba im dużo, bardzo dużo dawać, żeby wystarczyło i dla tych małych, i dla tych dużych. Zobaczymy. No pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale może to będzie jakiś trop. Już patrzyłem na Krzysztofa łowienie. On praktycznie używa pelet, zanętę i nic więcej. I miał do tej pory troszkę więcej tych leszczy dużych i tak sobie pomyślałem, że może jak jest za bardzo dużo przynęt, to jest zaproszenie dla tych małych rybek i one tam mają hulaj dusza, piekła nie ma, ale może trzeba iść w drugą stronę, trzeba bardzo dużo przynęt dawać, zobaczę. Piękna ryba. A jak pomachała ogonkiem. Na liczniku mam co prawda 20 ryb, no nie powinienem narzekać, no bo to już parę ładnych kilo, jakby to w siatce było, no to już wstydu nie ma. Natomiast no do końca nie jestem zadowolony z tego, że nie mam regularności, nie ma systematyczności, nie ma czegoś takiego, że przypływają te duże leszcze i się łowi jednego dużego leszcza, później następnego. Tylko to łowienie takie jest szarpane, ja nie lubię takiego łowienia, wolę... Jak się wszystko dzieje wolniej, ale to jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, no takie regularne. Więc dążę do tego, żeby to łowienie właśnie takie było. Zacząłem od haczyka numer 14, no bo wiedziałem, że tutaj są duże ryby. O, i teraz było branko, ale ryba się nie wcięła. Tu mam dziesiątkę haczyk, więc duży haczyk. Myślę, że to jest kwestia tego, że łowię na kukurydzę, a te małe rybki przypływają i próbują tą kukurydzę obgryźć i im się nie do końca udaje. Całe szczęście ryba nie dostała po zębach, no bo to by było najgorsze. No nic, pracuję nad tymi rybami, może jeszcze jakieś duże ryby uda się pokazać do kamery. To w wędkarstwie jest właśnie piękne, że do końca nie wiadomo, o co chodzi. Trzeba snuć domysły. Nieraz te domysły są prawidłowe i jak się uda nam rozszyfrować, no to jest wtedy super, a jak nie, no to właśnie jest takie szarpane łowienie. No teraz fajnie się zadziało, bo złowiłem dużego leszcza, zarzuciłem, było branie i mam następnego dużego leszcza, więc to jest to, na co ja czekałem i nad czym pracowałem. Mam nadzieję, że teraz już te ryby jakoś się lepiej ustawią. Podałem więcej ciętych dendroben do koszyka, wziąłem większy koszyk w ogóle, więc zielona zanęta, dendrobeny,
na haczyk kukurydzy, a tej kukurydzy tam w łowisku już praktycznie nie powinno być, więc na pewno to jest przynęta, która się wyróżnia. No i jest większa ryba. Ryba już jest blisko podbieraka, tak delikatnie te leszcze walczą, a ten jest ładny. O, od głowy to najlepiej idzie. No, nie wiem, czy to nie jest największa ryba, jaką dzisiaj złowiłem. Na pewno. Ledwo ją trzymam w dwóch rękach. No, piękny leszcz. Piękna ryba. Nie wiem, czy za tego parasola ją widać, dlatego tak się wychylam i ją nienaturalnie wysoko podnoszę. Na grubasku. Mam nadzieję, że tam inni twoi krewniacy stoją i czekają na moją przynętę. Płyń sobie. Łowiłem na kukurydzę, tak jakby ta kukurydza już ich nie interesowała. Być może te ryby, no już jest środek dnia, one trochę się objadły, stały się wybredne, więc założyłem taki 3-centymetrowy kawałeczek dendrobeny, a że łowię na duży haczyk, no to jeszcze dopaliłem paroma ochotkami. No i branie było w tempie natychmiastowym. Więc być może to już jest ten etap na weselu, że już się nie je tłustych mięs i nie wiem, jakichś takich bardzo kalorycznych rzeczy, tylko się sięga po pojedyncze winogronka, żeby przekąsić i może te leszcze są na tym etapie właśnie. Trzeba im podawać już takie frykasy, które się podaje na końcu wesela. Kurczę, teraz już coraz ładniejsze te leszcze biorą, więc to jest fajne. Już takie no, ryby, że ciężko złapać za głowę, one są chude. Natomiast no, już to jest kawał rybki. Pewnie zapięta, mięsista ta warga, muszę skorzystać z wypychacza. Niełatwo mi się go trzyma jedną ręką, więc się wspomogę drugą. Zaraz wam go zaprezentuję. Oczywiście rybka do wypuszczenia od razu. Do końca chyba nie mógł uwierzyć, bo tak wolniutko wypływał. Ojejku, co tu gadać, bracie? Uśmiech na usta wędkarza wstąpił. Już byłem tak zirytowany, że nie potrafię tych ryb złowić. Czułem, że tutaj coś trzeba wykombinować, żeby zacząć te ryby regularnie łowić. I powiem szczerze, że mam trochę, jakbym miał podsumować później, to mam trochę w głowie mętlik, bo zarówno złowiłem ryby z bardzo intensywnie zanęconej miejscówki na 30 metrze, tam już naprawdę bardzo grubo szedłem z gnojakiem i stamtąd były ryby, a teraz łowię z 20 metrów, gdzie stosuję jasną zanętę z peletem, nie dodaję żadnych przynęt. Na haczyku mam dendrobenę i dokładam 4 ochotki. I to już jest kolejny leszcz, w miarę szybko złowiony po zarzuceniu. Ryba jest piękna, no tak waleczna. Te pierwsze leszcze to powiedzmy szły tak, nieładnie mówiąc, jak szmata, a ten walczy, szarpie łbem. No piękna ryba musi być, tak mi się wydaje. Nie holuję forsownie, bo znowu tak bardzo dużo też tych leszczy nie ma. No, szanuję każdą rybę. Tym bardziej, że ten jest, no, mam wrażenie, bardziej waleczny jak cała reszta. Co to jest w ogóle za rybka? O, ładny jest, ładny.
dębiak. Chyba żaden z tych leszczy tak tutaj nie walczył. Więc ciekawy jestem, widziałem go troszkę, więc nawet do końca nie wiem, jakiej wielkości jest ten leszczy. Po prostu to jest jakiś taki z tych bardziej walecznych, czy naprawdę jest tak duży. Nie no, jakbyś bardzo dużo większy nie jest od poprzednich, chyba jest po prostu bardziej waleczny. A to samczyk jest, dlatego taki hulaka. Nie chcę się poddać, mimo że go tutaj wystawiłem na działanie powietrza. O, to jest ten moment. Kolejny piękny leszcz w podbieraku. Czarny, ciemny leszcz. No piękny jesteś. Byczku, i nie jesteś największy, ale jesteś zdecydowanie najwaleczniejszy, więc szybko go uwalniam. Kukurydza im nie wchodzi już, kulki tym bardziej, a na robale mają ochotę. Więc nawet przy metodzie czasami warto mieć białe robaki w zapleczu. Pomogą bardzo dużo zmienić w łowisku. Fakt, tu Adam miał akurat żywe. Ja osobiście bym zawsze brał do metody tylko i wyłącznie martwe. Przeważnie jeżeli łowię na białe robaki, to dwa dni przed łowieniem je zawsze mrożę. O, tak jak tu widzicie, haczyk rozmiar 14, KKHB, przepraszam, KKMB, trzy robaki białe i ja wiem, po dwóch minutach było branie, więc ta ryba chce aktualnie robale, nie chcę kulek, nie chcę kukurydzy. Fakt. Tej kukurydzy dostały dzisiaj też sporo. Ale aktualnie chcą robale. Tak jak Adam zmienił przynęty na haku, więc ja też spróbowałem zmienić i daje to efekty. Więc nawet przy metodzie warto mieć robale w zapleczu. Zrobiło się teraz fajne łowienie, to co wcześniej mówiłem, że to łowienie takie było szarpane, jedna ryba, małe, coś, a teraz ewidentnie duże ryby są w łowisku i teraz trzeba tylko jakoś je tam zachęcić, żeby one łaskawie opuściły swoją główkę na dno i pobrały przynętę. W tym nasza głowa jest. No Krzysiu akurat zmienił przynętę i od razu u niego to zadziałało, więc ja znowu łowię gnojakiem i ochotkami, ale być może te białe robaki, tak jak u Krzyśka, tego nie próbowałem. Być może to też by była dobra przynęta, bo ja teraz jestem w takim miejscu, gdzie tych białych robaków nie ma, więc na pewno one by się wyróżniały na dnie. Jeżeli Krzysiek złowi następnego leszcza na te białe robaki, to może i ja spróbuję, no bo to wygodniejsze do zakładania i na pewno dobrze widoczne na dnie. Och, ten jest klamot. Kurczę, zwiększa się tutaj masa tych ryb. Tego to chyba nie złapię jedną ręką. Nie wiem, zobaczę, ale oj, nie dam rady. Dobra, wyhaczę go. Pewnie zapięty, zobaczcie, za dolną wargę. O, w miejsce bardzo bezpieczne. To była ryba, która nie miałaby szans się wypiąć. Wypychacz. Bardzo pomaga. Nie wyobrażam sobie być na rybach bez wypychacza. Zobaczcie, no, trzeba rybę w dwie ręce łapać, bo jest no, ogromny, ogromny, piękny, złoty leszcz. To duże są takie powolne, ona, nawet to branie to nie było jakieś takie zabranie szczytówki, tak jak te mniejsze leszcze, tylko takie było delikatne przygięcie, ale rytmiczne, więc wiedziałem, że to nie jest obcierka.
kolejna ryba. Tym razem wydaje się chyba największa dzisiaj. Branie było bardzo ładne, bardzo agresywne. No, w sumie podobne do tych wszystkich dużych. Ale branie było piękne. No i uciekł skubaniec. Co, Krzysiu, piękny dzień dzisiaj spędziliśmy nad wodą. Zgadza się. Każdemu takiego dnia życzymy. Tak, jak najbardziej. Pogoda przepiękna. Ryby dopisały. Ryby dopisały, tak. To jest jeden z tych dni, który na pewno się zapamięta. Chcieliśmy dzisiaj porównać dwie metody. Metod feeder i feeder klasyczny. Jeśli chodzi o duże ryby, no to był zbliżony wynik. Tak, mówisz, ja miałem 8 sztuk. Ja miałem 9. Co to są w ogóle duże ryby? Duże ryby, liczyliśmy ryby takie ponad 50 cm. Tu była wyraźna różnica. Tu były albo ryby, powiedzmy, tej wielkości, albo już były ryby konkretne, więc... Zgadza się. Nie trzeba było jakoś tego nawet mierzyć, się nad tym zastanawiać. Przyjemny dzień nad wodą, piękne łowienie. Jak widać, jedna i druga metoda daje duże ryby na wodzie PZW. Na tej wodzie, jeżeli miałbym ustawić się na każdą rybę, wybrałbym klasyka. Natomiast jeżeli bym chciał naprawdę połowić dużych ryb, wybrałbym metodę. I ta metoda sprawdza się na wielu łowiskach, więc jeśli jeszcze nigdy tego nie próbowaliście, to zachęcamy, wybierzcie się z metodą na łowisko PZW, nie tylko na komercję, a wyniki na pewno Was zaskoczą. Bardzo dziękujemy, że jesteście tutaj jeszcze na końcu filmu z nami, dotrwaliście do końca. Jeśli film się Wam podobał, pozostawcie łapkę w górę, oczywiście skomentujcie. Zachęcam także do subskrypcji kanału Preston Innovations Polska. Jak będziecie subskrybować ten kanał, zaznaczcie też dzwoneczek, żebyście regularnie otrzymywali powiadomienia. Filmy na kanale pojawiają się w każdy piątek, nieraz nawet częściej pojawiają się dodatkowe filmy, więc żeby nie przegapić żadnego filmu, warto być subskrybentem. Do zobaczenia. Cześć. Chciałem Ci coś pokazać, ale tu na dół musisz zjechać, tu niżej. Zobacz ten napis. To jest napis, który zrobił mi Krzysiek. Gdy pierwszy raz się poznaliśmy, to wręczył mi to w prezencie, więc on nawet nie wie, ale zawsze na rybach mam jakąś cząstkę jego tutaj ze sobą.